Siemano, cześć, ale Mufara. Dzisiaj w masce, bo koronawirus panuje wszędzie, także troszeczkę się zabezpieczam. Ale teraz bez żartów. Adam Kownacki kontra Robert Helenius. Już jutro, w sobotę. Super walka, jesteśmy tutaj, żeby wspierać Adama. Pokażę wam trochę Nowego Jorku. Będziemy zaraz na ważeniu Adama. Dalej! Liver and come back to the head. Nowy Jork, piękne miasto, bardzo ruchliwe, ale tak naprawdę każdemu powtarzam, że Chicago to chyba jedno z najpiękniejszych miast w Stanach, jeżeli chodzi o centrum, o downtown, bardzo czysto. Na przykład Nowy Jork, wszystkie ulice, wszystkie śmiecie, które zbiera Nowy Jork, są wyrzucane na front ulicy, tak? Chicago zawsze ma tylne uliczki, czyli uliczki za budynkami i tam są wszystkie śmieci, także wszystkie ulice są czyste, a powiedzmy Times Square, główna ulica i główne centrum Nowego Jorku jest bardzo zaśmiecone. Wszystkie worki, wszystkie śmiecie wychodzą przed restaurację, także to mi się nie podoba. Świetne miasto, boksowałem tutaj ze Shadem Dawsonem w 2017, wcześniej też na gali Tomasza Adamka, także dwie wygrane w Nowym Jorku, mam świetne wspomnienia z Nowym Jorkiem. No i mam nadzieję, że dzisiaj Adam Kownacki też, dzisiaj, mówię jutro wygrywa swój pojedynek i no i razem będziemy się cieszyć wygraną. My career, they want to be like a manager. Już jesteśmy na ważeniu, za chwilę Adam Kownacki będzie ważony. Dostawałem wiele wiadomości, wiele pytań, co znaczy ważenie dla pięściarza, dla zawodnika, tak? Myślę, że jest to taka inauguracja tej ciężkiej pracy, tak? Już też wiadomo, sama walka, ale to, co się dzieje też przed tym, to ważenie buduje pewnie emocje, buduje całą atmosferę i buduje też pięściarzy, naszą psychikę, tak? Możemy głęboko popatrzeć się w oczy przeciwnika, wyczytać z tych oczu, co się dzieje w jego psychice, możemy wyczytać też jego emocje i to też ma wiele do znaczenia później w ringu. Także myślę, że Adam jak zawsze świetnie wyjdzie na ważenie, głęboko patrzy w oczy Heleniusa i już na tym ważeniu przełamie go i będzie pewne zwycięstwa. Ja zawsze przed walkami robiłem też sobie całą wizualizację, jeżeli chodzi o sam pojedynek, o samo ważenie. Musiało być wszystko perfect i wszystko pod kreskę. Ex-champion, but Adaś, take him out of the scene. Hopefully, maybe rematch anytime future. Please welcome the Northern Nightmare, Robert Helenius. From Brooklyn, New York, by way of Warsaw, Poland. His record 20 wins, no losses, 15 wins, nothing but by way of knockout. Please welcome the undefeated heavyweight contender, Adam Babyface Kownacki. 42 pounds for Adam Kownacki. We'll call it 265 and 1/4 pounds. Adam Kownacki! Pierwsze wrażenia po ważeniu. Adam pewnie z uśmiechem głęboko spojrzał w oczy Heleniusa. Świetny, sztywny, przygotowany, świetny obóz za nim, jest pewny siebie. Teraz właśnie chłopaki mówią, robią wywiad, także mówią, co widzieli i co czują. Zaraz posłuchamy, co powie Adam, ale tak jak mówię, na pewno jest świetnie przygotowany, pewny siebie. Popatrzył głęboko w oczy Heleniusa, przyjął to z uśmiechem
Także myślę, że jest taki psychiczny, mentalny luz. No i jutro wychodzi i po gongu, po pierwszym gongu robi swoje. That's the real deal. You know, now it's a very tough opponent. A veteran, he's been in the ring with everybody from Chisora to Danny White to Joe Washington. So he's definitely a tough exam. And I'm trying to show who Adam Kownacki is. Adam Kownacki, jutro, tylko zwycięstwo. Jaka reakcja na wagę? Wszystko ok? Wszystko jest dobrze. Przygotowanie jest super. Naprawdę w sparingach sobie dawał radę z Bachem i z Zamianem, który są obydwa podobnym wzrostu i kulturze, co Robert Renel jest. Myślę, że będzie dobra walka i spodziewajcie się knockout. Na chudę? Dawaj, ten, zadaj się. Tak się, witamy. Siema. Co zobaczyłeś w oczach Kalinusa? No Viking, zero strachu, tak? Czyli będzie dobrze? Będzie dobra bitka? Na pewno, jestem gotowy, on jest gotowy, więc będzie super walka. He's confident. That's good. Opponent's a tough opponent, has a lot of experience, but they'll realize that Adam's at a different level. Czuję się tragicznie. Chory w ogóle weź maseczkę załóż. Ale jest jeszcze człowiekiem, który się stresuje, czy wręcz przeciwnie? Nie, czuję się dobrze, trochę fajnie, już nie mogę czekać walki. Ostatnio jakby tak raz, wszystko zrobione, thank you, wszystko zrobione, teraz iść, zrobić walkę i tyle, tak? Lubisz walczyć, czy to jest tylko sposób na zarabianie pieniędzy? Nie, kocham walczyć, tak lubię się bić od mojego. Fajnie, że z tego mógł zrobić. Piękne pytanie. Piękne pytanie, nie no, nigdy. Przynajmniej ja czy Adam. Jesteśmy wojownikami, wchodzimy po to do ringu, żeby wygrać, po to, żeby pokazać właśnie kibicom i tym, którzy chodzą na walki nasz boks, a nie dla pieniędzy. Pieniądze są jakby, wiadomo, ważne i są częścią tego, ale ja wychodziłem, a Adam wychodzi teraz, bo kochamy to i czujemy rządzę wygrać. Adrenalinę, tak? Oczywiście. No, ja też czuję, nawet stojąc z boku i patrząc na nich, wiesz, także i ci, którzy ich lubią, tak samo czują pewnie. Wchodzimy właśnie na Brooklyński most. Jesteśmy właśnie po poważeniu, troszkę pada, ale postanowiliśmy zrobić krótki spacerek. Jest Bogdan. I mówi, deszczek pada, nagle słońce świeci. Ludzie, patrzcie, z nieba coś tam leci. Dokładnie nie tak. Uciekaj, mój przyjacielu, to i tak ciebie trafi, jak na zwie. Piątkowa wycieczka po Brooklynie, po Nowym Jorku dobiega końca. Dobiegła końca też ceremonia ważenia. Adam gotowy, pewny siebie, rozmawialiśmy jeszcze chwilę w windzie, tuż po poważeniu. Także co, no jest przygotowany, troszkę żartów, troszkę na serio, ale widać w niego skupienie i ja myślę, że jutro wychodzi i kończy Heleniusa do szóstej rundy, także mój typ na tą walkę to wygrana Adama Kownackiego do szóstej rundy. Pozdrawiam, tylko Forbes, Andrzej Pofara.